jak widać, jest prorodzinny. Nie tylko dla dzieci, ale dla rodziców, bo często dzieci mają większy dostęp do różnych takich spotkań w szkołach. Natomiast często chyba pomijamy rodziców. Przeprowadzaliśmy lekcje z pierwszej pomocy. Braliśmy czynny udział na festynie rodzinnym tutaj dla szkoły. Też dzieciaki pokazały, czego się nauczyły. Omawialiśmy tematy związane z bezpieczeństwem poruszania się w obrębie gospodarstwa, czy też podczas prac polowych. Staraliśmy się na tych zajęciach wyczulić dzieci na ich bezpieczeństwo w różnych momentach ich zabaw, ich funkcjonowania. Chodziło tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo na wakacjach. W tym środowisku naturalnym, gdzie mamy mnóstwo lasów, jezior, no jak wiemy, spotykają się różne sytuacje, które przedstawiają wielkie zagrożenie. Myślę, że często trzeba po prostu też pokazać, jak się zachować, co zrobić w różnych sytuacjach. I nie tylko w lato, ale również zimą. Zobacz, jaka wielka ryba. Cieszę się, że współpracuję z firmą The Haze, ponieważ możemy właśnie organizować takie inicjatywy i działać prospołecznie, tak, tutaj w naszej okolicy. Dzieci wykazują bardzo duże zaangażowanie, taką werwę, pasję. Wiele informacji chcą od nas wyciągnąć. To tylko wskazuje na to, że jest zainteresowanie i że chcą się rozwijać w tym kierunku, co jest bardzo ważne ze względu na poziom bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, co się może komu przytrafić. Czasami można dzięki tej nauce uratować komuś życie. Aby nigdy nie musieli brać udziału w takiej akcji ratunkowej, która by wymagała od nich tego, żeby musieli udzielać faktycznie pomocy poszkodowanym. Ale fajne jest to, że jeśli by się tak stało, to po prostu będą wiedzieć, jak to zrobić.